Rebelianci przyszli w nocy, usłyszeliśmy stuki do drzwi, mocne uderzenia drzwi, wyszliśmy z księdzem Leszkiem i od razu rebelianci mówili: nie przyszliśmy po wasze pieniądze, po wasze rzeczy, tylko chcemy was zabrać, bo chcemy uwolnienia naszego szefa Abdullah Miskin. Wiedzieliśmy, kim jest Miskin, wiedzieliśmy, że są rebelianci i jego ludzie w lesie. Dyskutowaliśmy z nimi, jednak nie udało się pozostać. Chcieli nas zabrać dwóch. Przyszła mi taka myśl, już nas prowadzili. Przyszła mi taka myśl i w Sango, w języku Sango zacząłem dyskutować. Mówię: zabierzecie nas dwóch, przyjdą później złodzieje, okradną misję i powiedzą, że ludzie Miskina zabrali misjonarzy i okradli misję. I wtedy szef mówi: masz rację, to jeden niech zostanie. Ja mówię do księdza Leszka: to zostań, ja idę. I szedłem 5 kilometrów drogą asfaltową w kierunku Kamerunu, później skręciliśmy w las, przez las, przez ścieżki, czasem maczetami robili drogę, żebyśmy mogli przejść. Szedłem 35 kilometrów, około 35 kilometrów. W sumie to trwało. Wyszliśmy przed pierwszą w nocy, dotarliśmy do bazy około 14. Bardzo męcząca podróż przez wóz. Byłem w sandałach, przekraczaliśmy kilka razy rzekę. Ale Pan Bóg dał mi siłę i doszedłem szczęśliwie do bazy, gdzie byli zatrzymani pozostali. Tam spotkałem pozostałych 20 więźniów. Więzienie było w środku lasu. Namioty zrobione z baszy, to znaczy z plandeki. Ludzie leżeli na kalimatach. Ja również miałem na początku kalimatę, później zrobiono mi łóżko z kijów. Bardzo prymitywne warunki. Mężczyźni byli skuci łańcuchami, po dwóch. Mnie nie skuli łańcuchem. Nie szanowali, dlatego że jestem księdzem, że jestem białym. Nie skuli mi nóg łańcuchem. We wtorek wieczorem przyszedł szef rebelii do mnie i mówi: musimy porozmawiać. I dyskretnie powiedział mi: jutro będziesz wolny z 15 Kamerończykami. Środkowoafrykańczycy zostają. Ja mówię: dlaczego zostają? Jesteśmy wszyscy razem, modlimy się razem. Mówi: takie są decyzje, jutro rano o 3 wychodzimy. Ja mówię: trzeba o tym powiedzieć środkowoafrykańczykom. Oczywiście tak, zaraz im to wszystko wyjaśnimy. I wtedy był bardzo trudny moment, kiedy powiedzieli, że ja i Kamerończycy opuszczają bazę, oni zostają. Bardzo trudny moment dla mnie, bardzo trudny moment dla nich. Wielu ludzi w parafiach, w zgromadzeniach zakonnych, w seminariach, w wspólnotach, w grupach modlitewnych modliło się za mnie. I wiedziałem o tym od księdza Mirosława, ale też czułem moc modlitwy, potęgę modlitwy, gdyż miałem pokój serca. Miałem pokój serca i mogłem być wsparciem dla pozostałych więźniów.